STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Od czwartku wylewacie siódme poty na obozie przygotowawczym w Wodzisławiu. No, wrażenia, jak na razie pracy jest naprawdę bardzo dużo i ćwiczycie intensywnie. No tak, dokładnie, zgadza się. Po to jest ten okres, żeby właśnie ciężko potrenować, żeby te treningi były bardzo mocne, żebyśmy dużo potrenowali, przygotowali się właśnie głównie fizycznie do tego długiego sezonu. Tak naprawdę wczoraj po południu po raz pierwszy dostaliście chwilę wolnego od sztabu szkoleniowego. Jak wykorzystać ten czas? No, głównie odnowa biologiczna, bo wiadomo, te cztery dni wcześniej były naprawdę bardzo ciężkie i fajnie było dostać te popołudnie wolne i trochę odpocząć. Jest was coraz więcej, czekacie na kolegów, dziś już jest młodzież, z dnia na dzień będzie was coraz więcej, to też wpływa pewnie na to, co robicie na treningach. No tak, na pewno te pierwsze trzy dni były cięższe właśnie z powodu tego, że było nas mniej. Trenowało nas 14, więc ta intensywność była większa, ale teraz na pewno trenerzy tak wymyślą plan zajęć, żeby te treningi nadal były ciężkie i nadal były dobrze przygotowane. Miałeś okazję obejrzeć jakiś mecz Mistrzostw Świata w całości, czy raczej nie? No na pewno ciężko te mecze obejrzeć w całości, bo wiadomo, trenujemy dwa razy dziennie i nie ma odpuszczania treningów na to, żeby oglądać mecze. Wiadomo, te wieczorne łatwiej obejrzeć, bo już jesteśmy po wszystkich zajęciach. Coś cię zaskoczyło dotychczas? No na pewno, wyniki są ciekawe, zobaczymy głównie jutro, jak poradzą sobie Polacy. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.